Do tego prawdziwego, duchowego użytku została świątynia obecności Bożej. A po drugie będziemy świadkami światowego prawykonania koncertu Przymierze wodą wdzięczności za wolną Polskę autorstwa wybitnego kompozytora Michała Lerca. Nagrań dokonano w słynnym studiu nagraniowym Abbey Road w Londynie oraz w studiach Polskiego Radia tu w Polsce, w Warszawie. Zrealizowano nowe dzieło symfoniczne pod tytułem Przymierze, przygotowanego specjalnie na 1050-lecie Chrztu Polski oraz na otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Partię orkiestrową wykonała znakomita London Symphony Orchestra, którą dyryguje Lee Reynolds. Autorem orkiestracji jest Krzysztof Aleksander Janczak, a realizatorem nagrań był Rafał Paczkowski. Jak mówiłem, Szanowni Państwo, dzisiaj, w dniu Święta Niepodległości, będziemy świadkami prawykonania tego koncertu.